Ale co wy siedzicie? Wy myślicie, że ja się za was spakuję? Nie, bo ja też mam wakacje. I co weźmiecie, w tym będziecie chodzić albo z gołym tyłkiem. Irena! Już za chwilę zamierzam cieszyć się pięknym nadmorskim klimatem i nie będzie mnie interesować miejsce pobytu Twoich gaci. Hmm. Dziury w skarpecie i to, że wziąłeś jednego klapka zamiast pary, jak do 4 lata temu. Do plaży teraz mamy 150 metrów. Jakoś doskoczysz w jednym. Ha i komu potrzebne są te nieprzyjemności. Ja tak kiedyś ojcu powiedziałam, że jak się nie spakuje, to z gołą będzie chodził. I widzisz, można. Zgryźliwa jesteś, Irynka. W zasadzie raz poszedł na plażę i wielkie halo, policja przyjechała, no. Wytłumaczyłam im, że jest niepoczytalny. Długo tłumaczyć nie trzeba było, wystarczyło spojrzeć. Ale gacie na straganie trzeba było kupić, no. Do tej pory je ma. W takie kraby małe. Ja jestem na wakacjach i nie będę występować w roli służki. A my nie możemy po prostu kupić sobie wszystkiego na miejscu? O! Co, o! Ty może zajrzyj najpierw do portfela, Staszek, i się nie pogrążaj, bo jedyne, o, jakie ja mogę z siebie wydobyć, jak tam zaglądam, to jest, o, znowu nic nie ma. Ludzie tak robią, mamo. Co robią i jacy ludzie, Janeta? No, ludzie w telewizji kupują na miejscu, jak gdzieś jadą. Weź się, rozejrzyj dookoła i sobie odpowiedz. To nie jest z kamerą u Kardashianów. Na miejscu to ja ci mogę gofra kupić. Po co, jak już wszystko bierzemy z domu, to gofrownicę też weźmy? No i w końcu zaczynasz myśleć. Ja to bym se wzięła do włosów gofrownicę, co nie? Nigdy nie wiesz, kiedy spotkasz jakieś przystojniaka. <grych> no po tobie, Karyna, to już tak jakby widać, że zajęta jesteś. A niby po czym? Złoty krążek nie obejmuje jeszcze mojego palca, cynie. No teraz to już nic nie jest w stanie cię objąć. No, że wody ci mogą odejść w każdej chwili, no. I się wyda, że jesteś zajęta, jak zaczniesz rodzić. No, fakt. Pani babcia to jednak mądra jest. Ona to się pod kamieniem uchowała. Normalnie się musiała ukrywać przed tym intelektem. A nam co kupić, mama? Wiaderko i łopatki. Będziemy mogli was zakopać? Pewnie synu babcie w pierwszej kolejności. Uważaj Staszek, bo wieść się niesie, że ty licho pływasz. Jedna fala i nie ma rywala. Od razu mogliście powiedzieć, że to nie będą wakacje, tylko walka o przetrwanie. A lody nam kupisz? Bryan, już wszystko kupimy. Mama jak zwykle zamęty sieje. Coś do treningu trzeba spakować. Do czego? Na no, siłownie może trzeba się zadbać. Ciebie siłownia od dwóch lat nie widziała, a karnet co miesiąc płacisz. Bo nie mam czasu, ale w odróżnieniu od Ciebie, Staszek, nigdy się nie poddaje, bo wiem, że jutro zawsze może być ten dzień, w którym się odważę i pójdę. Go nie słuchaj, córcia, wszystko wiesz. Teraz polskie morze to jest rewia mody, a nie będziesz jak łachmaniarz wyglądać. Słyszysz, co mamusia mówi? Słyszę. Mamusia i moda. No. Sama sobie takie klapki kupiłam, jak w zeszłym roku nad morzem byliśmy, no. Takie z futrem. Cringe, babcia. To futro to jeden dzień miałam, bo Twój ojciec myślał, że mi się kurz z szafki poprzeczepiał, no. Stylistka! Zgolił mi te klapki golarką do swetrów, no. Ale wszystko się do nich czepiało. Jakie zdradliwe były! <noise> Poszłam nogi moczyć. Zostawiłam klapki pod molo. Wracam, biorę, idę. A tu nagle baba za mną biegnie i coś krzyczy. Mówię, wariatka! Wiesz, co się okazało? Że ja zamiast klapek z spod tego molo wzięłam. No, co? <głosy> <głosy> Ten sam kolor włosa. Srebrno-szary taki, no. Bez okularów to można różne rzeczy do domu przetargać. Staszek. Puh. Czasami nie trzeba targać. Wystarczy drzwi nie zamknąć i samo się przypałęta. Trzeba zapakować wszystko od A do Z. A czy ja mogę wziąć rolki i rower? Wszystko możesz, kochanie. A maszynę do popcornu z anzielą mozema? No pewnie pół łupy weźcie, busa zamówię. Tira najlepiej. No limit! Jakieś są! A co ty jesteś linia lotnicza, że ty mi będziesz limity narzucał? Może jeszcze każesz mi dopłacić za to, że dwie sukienki więcej sobie wezmę? Dziecku na rowerze w wakacje zabronisz jeździć? Następnym razem lecimy samolotem. Niech się pilot to twój majdan martwi! Uważaj, Staszek, bo ja się zaraz mogę w Stewardesę zabawić i każde moje usługi w tej podróży będą płatne. No bagażnik ma limity, rękę. Ja się martwię, że się nie zabierzemy. Nie dramatyzuj, jedziemy dużym autem się zdążycie rozpakować z tym tełatajstwem, to już trzeba będzie wracać! A czemu wy w ogóle dyskutujecie zamiast się pakować? Mamo, wyjeżdżamy za parę dni. Janeta, cały dom trzeba posprzątać, okna umyć, samo się nie zrobi. Co, po co? Co, po co? A jak się coś stanie, jak nas nie będzie? Pożar, włamanie, zalanie, cokolwiek, przyjadą strażacy, policjanci, ktokolwiek i co powiedzą? Że cię kara spotkała, bo nie myłaś! U mnie w bloku taka sąsiadka raz nie posprzątała i do senatorium pojechała, no. Zawału na biczach dostała. Rodzina do domu weszła i smród się ciągnie całe życie. E, śmierć znaczy, no. Spójrzmy prawdziwoczy, ręka. gdyby teraz do naszego domu wszedł jakiś złodziej, to by się obrócił na pięcie i wyszedł. Jak mam parę znaleźć w szufladzie ze skarpetami, to wolę iść bez skarpet. A pokój Dżanety? Jakby tam weszli, to by myśleli, że Ktoś ich uprzedził! Haha. Ha. A, Jerenka, parawany przyniosłam, żebyśmy się mogli odgrodzić, no. Bardzo dobrze, mamo. Staszka będziemy wysyłać codziennie przed piątą, to nam będzie miejsce zajmował. No, chyba sobie żartujesz, że będę się sprzeciwiał. Sześć leżaków kupiłam, no. Na promocji były, wiesz? O, nie martw się o tobie też pomyślałam. One są pakowane na takiej przyczepce z kołami. Położysz sobie na wierzch parawan i jakoś do plaży dociągniesz. A on to było w zestawie? Ciocia, to jest Staszek. Mama, a gdzie jest moja błękitna bluza? Zaskoczę cię, Janeta. W szafie. A sneakersy neonowe? Tam, gdzie zawsze. Przy drzwiach. A takie spodenki jeansowe z flagą? W praniu. Mamo, ty wszystko wiesz, a ja w sumie nic. Byłoby szybciej, gdybyś nas spakowała. Janetka, widzę, że sobie nie radzisz. Dlatego ja spakuję się z Brianuszem, a tobie pomoże babcia. Nie! Najważniejsze to są ciepłe majtki nad morzem i taki czepiec jak ma babcia. Jak nie masz to ci babcia kupi. No. Sukieneczki wybierzemy, sandałki różne. Nie można przeziębić tego i owego. A ty bierz się za odkurzacz, Staszek. A gdzie jest odkurzacz? Tam gdzie od 10 lat. Wakacje.